Witajcie! Jeśli jesteście spragnieni tworzenia świątecznych dekoracji, to mam dla Was idealne rozwiązanie. Śnieżynki wykonane z pianki kreatywnej brokatowej. Spójrzcie, jak się prezentują, są naprawdę fantastyczne. Dlatego zapraszam Was bardzo gorąco do obejrzenia dzisiejszego tutorialu. Zaczynamy sobie od tej śnieżynki, która ma jednolite płatki, nazwijmy to, czyli tej. Jak będziemy działać? Mianowicie, każdy z tych kwadratów musimy przeciąć na pół, tutaj po przekątnej. Odsunę, pokażę Wam jak. Powstały nam dwa trójkąty. Pozostałymi elementami robimy to samo, tak aby otrzymać łącznie 12 trójkątów. Zrobione, było łatwo, teraz kolejny krok. Bierzemy sobie jeden z tych trójkątów i składamy go na pół, tak aby część z brokatem znalazła się w środku. O! I trzymamy dokładnie w taki sam sposób, jaki właśnie Wam to prezentuję, ten trójkąt, gdzie część zamknięta jest tutaj z prawej strony. Dlaczego? Dlatego, że będziemy każdy z tych trójkątów nacinać, przecinać właściwie. Ja zaznaczę Wam to może o paznokciem, w jaki sposób będziemy tworzyć nacięcie. To nacięcie będzie takie po ukosie. Tutaj pozostawiamy większy fragment i ścinamy, 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 aż właśnie ta część będzie tutaj coraz węższa. Pokażę to w praktyce. Zaznaczyłam to paznokciem, ale pokażę jeszcze, jak to powiem, na żywca. Biorę zatem nożyczki i nacięłam po ukosie. Teraz ta część, która wystaje, jest taka nierówna, należy ją odciąć. O tak. Powstał nam pierwszy moduł. Ten moduł pojedynczy musimy skleić. Wykorzystamy tu klej na gorąco. Nakładamy go na jedną z końcówek. Dociskamy drugi fragment i przyciskamy palcem. Pokażę Wam to jeszcze raz na kolejnym elemencie, aby nie było wątpliwości. Biorę zatem kolejny trójkąt, znowu składam go na pół, tak aby część zamknięta była tutaj, z tej strony. Czekajcie, sobie wszystko ładnie wyrównam. O tak, tu jest część zamknięta. I znowu będę nacinała, troszkę nierówno wyszło, po przekątnej. Znaczy po przekątnej. Nacinała tak, aby tutaj ten fragment był większy, a się to stopniowo zwęża. Zacznę sobie może tutaj i... O, coś takiego nam chodziło. Znowu ta końcówka, która tutaj jest i nam wystaje, jej się pozbywamy, odcinamy. Rozkładamy i w środku nakładamy troszkę kleju, dociskamy i czekamy na połączenie tych części. Z pozostałych trójkątów musimy wykonać identyczne moduły. Pamiętajcie o tym, aby część brokatowa była w środku. Mamy tutaj 12 modułów i te moduły musimy ze sobą połączyć. W jaki sposób, już wyjaśnię. W pierwszej kolejności podzielcie sobie te moduły na dwie sześcioelementowe grupki. 2, 4, 6, udało się, 2, 4, 6. I teraz tak, bierzemy sobie element z pierwszej grupki i
nakładamy klej na jego tutaj dolny boczny element. Odrobina tego kleju, od razu w tym miejscu umieszczamy drugi fragment. Dociskamy. Dalej dokładamy kolejny fragment, ale żeby dołożyć, to musimy nałożyć klej. Znowu przykładam, dociskam, pozwalam, aby się te części ze sobą scaliły. Kolejny fragment, znowu klej. I czwarty już element. Ściskamy wszystko. Oj! Ściskamy, ściskamy. Dalej kolejny. Znowu odrobina kleju. I dociskamy. Tutaj widzę, że coś mi się rozkleiło, więc sobie jeszcze dokleję. Ściskam. Nakładam klej ponownie, dokładam ostatni, szósty moduł, przyciskam. Teraz chwilkę poczekam, aż klej rzeczywiście załapie. Nakładam na ostatnio dodany fragment odrobinę kleju znowu i łączę z pierwszym modułem. Ściskam i słuchajcie, wyrównujemy. Mamy już taki kwiatek. Teraz pora na dołożenie kolejnych fragmentów, sześciu. I teraz tak, w jaki sposób będziemy je mocować? Będziemy je umieszczać pomiędzy dwa elementy. Kolejno tu, 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 tu i tu. Ale oczywiście z użyciem kleju. Biorę zatem sobie jeden taki fragment, nakładam klej tutaj w to miejsce, rozszerzam sobie ten fragment i umieszczam tu. Biorę kolejny i zgodnie z ruchem wskazówek zegara znowu rozszerzam, wkładam pomiędzy dwa. I znowu. Tutaj. I jeszcze jeden element. I wkładam tutaj. Dociskam. Zostały jeszcze dwa moduły. Świetnie się składa. Wkładam tu. I ostatni już. Nakładam klej. I umieszczam w tym miejscu. Wbrew pozorom jest to bardzo proste zadanie, kiedy już będziecie realizować tę czynność, to sami się o tym przekonacie. Spójrzcie. I jeszcze jedna rzecz. Na koniec dodajemy śnieżynkę, która... Tutaj nakładam klej oczywiście. I ta śnieżynka ma na celu zakamuflowanie śladu po klejeniu. I gotowe. Bardzo proste, tak jak powiedziałam, sami się o tym przekonacie, tworząc taką śnieżynkę. Śnieżynka numer 2, tworzy się ją niemal identycznie, z małą różnicą. Zaraz dowiecie się jaką. Tutaj również mamy 6 kwadratów i je również musimy przeciąć na pół po przekątnej. Hop! I
całą resztę tak samo. No dobrze, mam 12 trójkątów i co dalej? Trójkąty dzielimy na pół, takie grupki na pół po 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I uwaga, pierwsza grupa trójkątów będzie składana i cięta dokładnie tak samo, jak w przypadku tej śnieżynki. To jest, składam ją na pół, pokażę to raz jeszcze, stroną z brokatem właśnie części środkowej. I tak jak wcześniej, znowu, dokładnie tak samo nacinamy i odcinamy tę końcówkę. Bierzemy klej i scalamy, dociskamy. Część brokatowa jest w środku. Natomiast oczywiście pozostałe trójkąty z tej grupy składamy i tniemy dokładnie tak samo, jak to przed chwileczką zaprezentowałam. Ale skupmy się teraz na drugiej grupce trójkątów. Tutaj będziemy działać troszkę inaczej. Jak? Mianowicie musimy ten trójkąt złożyć tak jak tamten, tyle że, uwaga, na pół, ale stroną, jak widzicie, brokatową ku górze. Czyli ta część tutaj w tym przypadku brązowa, bez brokatu, znajduje się w środku. To jest jedyna różnica, ale efekt, jak widzieliście po śnieżynce, jest troszkę inny. No dobra, jak tniemy? Tniemy dokładnie tak samo. Myślę, że już opanowaliście tę technikę. Odcinam końcówkę i nakładam klej. Scalam. Tak to wygląda. I słuchajcie, pozostałe trójkąty z tej grupki składamy, tniemy tak, jak przed chwilką pokazałam. Także do dzieła. No dobrze, zrobiłam, co miałam zrobić. Tutaj jest 6 takich modułów z brokatem w środku i 6 modułów z brokatem na wierzchu, czyli tej części zewnętrznej. Teraz musimy te moduły ze sobą połączyć. Zaczniemy od tych, które mają brokat na zewnątrz. Tutaj układamy sobie ten moduł nie w taki sposób, ale w taki. I to jest ta różnica pomiędzy tą śnieżynką a poprzednią, którą przed chwileczką mieliście okazję zobaczyć. Także tutaj układamy sobie ten moduł w taki sposób. Nakładamy klej na końcówkę. Dokładamy w taki sam sposób kolejny moduł. Dociskam oczywiście. I ponownie trochę kleju. I jeszcze jeden moduł. I tak, słuchajcie, sobie będziemy dokładać i dociskać. Ale po kolei. Kolejny moduł jest. Nakładam odrobinę kleju. Dokładam jeszcze jeden czwarty moduł. Dociskam oczywiście, aby się wszystko scaliło. Klej. Moduł. Klej. I moduł. I teraz wszystko sobie ścisnę. Poczekam, aż się te części ze sobą połączą, szczególnie chodzi mi o tę ostatnią. Dalej, nakładam klej, tak jak poprzednio, i łączę ostatni moduł z pierwszym modułem. I tu trzeba przytrzymać, docisnąć, poczekać, aż się scali. Póki co wygląda to tak. Ale za chwilę się to zmieni, bowiem weźmiemy teraz te moduły, które mają brokat w środku. I te moduły będziemy umieszczać w taki sposób pomiędzy te części. Tu, 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 no i tam dalej. Jak działamy?
na ten moduł nakładam klej, rozchylam i umieszczam tutaj, dociskam. Biorę jeszcze jeden moduł, drugi. Tak. I kładam go tutaj, dociskam. Dalej. Kolejny moduł. Rozszerzam i umieszczam pomiędzy. I jeszcze jeden. I pomiędzy te dwa. Dociskam. Znowu klej. Rozszerzam i wkładam. Słuchajcie, metoda działania jest tutaj bardzo prosta. Myślę, że nawet bez mojego tłumaczenia poradzilibyście sobie z wykonaniem tej czynności. Także zachęcam, żebyście spróbowali, bo efekt jest fenomenalny. Szczególnie właśnie na żywo. Okej, słuchajcie. Wszystkie części już są przymocowane. Pozostanie mi tylko jeszcze przyklejenie śnieżynki, która zamaskuje ślady kleju. Umieszczę ją sobie w centralnej części. O. Dokładnie tak. I voilà. Zobaczcie, gotowa. Wspaniale się to prezentuje. Gwarantuję, że na żywo jeszcze lepiej. Także zobaczcie, super sprawa. Jeśli macie czas i ochotę, to zachęcam, by z tych odciętych kawałków, które Wam pozostaną, zrobić mini śnieżynki. Nie będą może one tak spektakularne jak te duże, bo te jakby nie mamy zbyt dużej możliwości cięcia, ale słuchajcie, przynajmniej w jakiś pożyteczny sposób je wykorzystamy. Także zobaczcie. Fajnie to wygląda. Spróbujcie. Nie wyrzucajcie, tylko zużytkujcie te części. W dzisiejszym odcinku mieliście okazję poznać dwie metody tworzenia śnieżynek z wykorzystaniem pianki kreatywnej brokatowej. Bardzo podobne metody. Na pewnym etapie trzeba było podziałać troszkę inaczej, ale obie śnieżynki, oba warianty prezentują się naprawdę wspaniale, dlatego bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście przetestowali ten sposób i stworzyli własne śnieżynki. Jeśli uważacie, że ten tutorial był pomocny, to kliknijcie kciuka w górę. Już teraz zapraszam Was do oglądania kolejnych moich tutoriali o tematyce świątecznej. Także jeśli chcecie być na bieżąco, to zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło. Pozostawcie też po sobie komentarz, zaglądajcie na mój kanał, także na lubietworzyć.pl, na moje kanały społecznościowe, m.in. na Facebooku czy Instagramie. A teraz już się z Wami żegnam, ściskam Was gorąco i do usłyszenia. Pa, pa!